Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Artur Szafran, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. A dzisiaj będzie troszeczkę nietypowy odcinek, ponieważ chciałbym Wam pokazać, co działo się w ciągu tego tygodnia w Szafran Inwestycje. Było kilka zakupów, było trochę zmian, a najważniejszą uważam zmianą jest ta, którą już widzicie za moimi plecami, czyli wjechała oryginalna chromowana atrapa do Fiata 125P. Zobaczcie, jak teraz fajnie on wygląda, nabrał jeszcze takiej bardziej rasowości i teraz ta atrapa jest zgodna do tego, co mamy w środku. Oczywiście zostały tam jeszcze nieoryginalne te boczki, tapicerka, drzwi, ponieważ nic ciekawego się nie pojawiło i nie udało się tego na razie kupić. Także słuchajcie, obejrzyjcie sobie, co działo się w ciągu tego tygodnia. Będzie to takie, można powiedzieć, tygodniowe daily, tak bym to nazwał. Jeśli takie materiały będą Wam się podobać, to zostawcie kciuk w górę, zostawcie komentarz, tak żebym o tym wiedział. Będzie takich więcej. Oczywiście zapraszam też do subskrypcji kanału. No i co, rozwijamy się dalej i obejrzyjcie sobie, jak to wyglądało. Kierownica krzywo stoi, razi w oczy, trzeba ją przestawić. Witam Was bardzo serdecznie dnia kolejnego. Mamy piękną pogodę, więc trzeba się przejechać nowym maluszkiem. Autko bardzo ładnie dzisiaj odpaliło na zimnym. Silnik naprawdę fajnie brzmi. Ten przebieg 63 000 jest, w mojej ocenie jest pewny, że idzie pierwszy raz, także po tym wnętrzu, po tym jak pracuje silnik, jestem w stanie to stwierdzić na 100%, że ten przebieg idzie pierwszy raz, że to jest jego pierwsza setka i to jest 63 000 przebiegów. Przejedziemy się tutaj na stałą trasę. I tak, dzisiaj postaram się autko zawieźć do chłopaków, żeby zrobili hamulce, przepatrzyli, wymienili tłumik, bo ten okropnie pierdzi, jest przepalony. No i tyle, sprawdzimy jeszcze zawieszenie z przodu, tak żeby było pewne. I to by było na tyle. Trzeba kupić do niego nowe oponki, wypiaskować, pomalować felgi. A dalej zobaczymy, czy będziemy robić ten lakier, czy zostawimy go tak, jak jest. Zastanawiam się nad sensem poprawiania tego lakieru. O, tutaj jest parking, więc wjedziemy sobie szybko. I pokażę Wam jeszcze z zewnątrz, jak autko wygląda. Tak na spokojnie. Ale wiosna, pięknie, cieszę się. Zobaczcie, tak się autko prezentuje, dookoła obejdziemy. Całkiem fajnie. Teraz zauważyłem takie wgniecenie na masce. Czekajcie, otworzymy. Widzicie? Tutaj w tym miejscu jest taka wgniatka delikatna. I teraz tak, czy to wgniecenie wypada centralnie na wzmocnieniu tutaj? Chyba tak. Ale myślę, że podjedziemy do takiego pana, który tutaj robi wgniecenia i spróbujemy to wyciągnąć jakimś prętem. Tutaj da się podejść pod tym wzmocnieniem i po prostu to wypchać. Wnętrze jest naprawdę w super stanie. Pięknie wygląda. Podsuwitka jest już elegantowska, 9,4 rok. Dobra, jadę się przejechać jeszcze kawałek. Ładujemy samochód i zawieziemy go chłopakom na poprawki mechaniczne. Zobaczcie, napatrzcie się na ten przód, bo jak dobrze pójdzie, to dzisiaj wróci on do swojego oryginalnego wyglądu. Dzisiaj mamy fajny dzień, ponieważ odezwał się do mnie człowiek z Czech, który posiada atrapę metalową do tego samochodu Fiata 125P, taka jak oryginalnie wychodziła właśnie tutaj z przodu. Także dzisiaj jedziemy na Czechy, zaraz ładujemy się do samochodu i jedziemy zobaczyć ten grill. Jakieś tam jeszcze inne części ma do Fiata, także jak dobrze pójdzie, to kupimy wszystko. No i zmienimy, także jestem bardzo podekscytowany. Idziemy do auta i zaczynamy podróż. Obawiam się troszeczkę o wjazd na Czechy, wiadomo, mamy sytuację jaką mamy, ale to wszystko jest zrobione w ramach działalności gospodarczej, więc mam nadzieję, że uda się wjechać bez problemu i wszystko przebiegnie zgodnie z planem. Także trzymajcie kciuki i widzimy się w samochodzie. No i w drogę! Jedziemy? Tak. Puszczą nas czy nie? Kto jak obstawia? Puszczą. Chyba puszczą. Kornel, puszczą czy nie? Puszczą. Dobra, mam nadzieję, że nas puszczą, także lecimy, widzimy się w trasie. Zbliżamy się do granicy, emocje są. Mam nadzieję, że nas puszczą, bo jak nie, to trzeba zostawić pasażerów na granicy i niech czekają. No, ja też mam taką nadzieję. Stawimy sobie tu włączoną kamerę, żeby było słychać, jaka jest decyzja. Emocje opadły, nie było nawet pół kontroli, ale to dobrze, fajnie. Jedziemy po te części, kamień spadł z serca, załatwiamy i wracamy. Cieszycie się? Tak. Dobra, lecimy. Tak. Za 200 metrów skręć w prawo. Pedikura, manikura. Jawa? Jawa. Jesteś na miejscu. Dziękujemy za relację. Czyli tak, to są te zderzaki. Oglądniemy je, dobra? Tu jest szybka. Dobra, poczekaj, tu są lampki. Bo gdzie ja tu mam cię zapiąć, koleżanko? A dobra, tutaj jest jakiś dżingiel. Uwaga. Śmieszne czeskie słówka. Biegunka. Sralinkowa ganiacka. A to jest jakiś fake. Być albo nie być, oto jest pytanie. Bytka albo nie bytka, to jest zabytka. Co? Czopki. Dupne bąblicki. Zaspałem, zapomniałem włączyć kamerę, ale właśnie przekraczamy granicę z powrotem. Cieszy. Było się bez kontroli, na szczęście. Brawa, jak Polacy w samolocie. Wylądowali. To lecimy do domu. Witajcie moi drodzy. Właśnie penetruję jeden z węgierskich garaży. Kupiłem Fiata i takie tam są części do niego, a zobaczcie jaki tu jest piękny sprzęt. Pannonia. Zobaczcie jak to wygląda. P20. Perus? P20. 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 Jest. P20. A P20, Pannonia P20. Zobaczcie jaki piękny sprzęt, jak ładnie odnowiona. Działa? Brum, brum, brum. Akumulator. Nie ma akumulatora. Zobaczcie jak jest pięknie odnowiona. Niezłe cacko. Super, pięknie to wygląda. Gratuluję. Telefon? Okej. Musimy porozumiewać się telefonicznie. W ogóle tłumacz. A magyar motorkerékpár gyártás csúcsa, 7300 darabot csináltak csak belőle. O, rzadki motor. Czyli jest to dosyć rzadki egzemplarz. Tehát elég ritka példány. Ja. Őrült alkatrész árak vannak, már alig lehet találni. Lámpakeret 38000, kilométer óra 45000, iszonyú. Gyújtás kapcsoló 30-35 000. Super, super. Pan nam tutaj odpowiedział teraz, że jest to bardzo rzadki motocykl. Wyprodukowali go tylko 7300 sztuk. I części po prostu są bardzo ciężko dostępne do takiego motocykla. Także jest to dosyć duża rzadkość tutaj na Węgrzech. Pewnie porównywalna, myślę, do naszego Junaka. Zobaczcie, tutaj jest taka tabliczka, oznaczenie, że jest to muzealny motocykl. 1970 rok. Taką tabliczkę tutaj na Węgrzech bardzo trudno dostać do samochodu czy też motocykla. Musi spełniać on szereg wymagań, podobnie jak u nas przy rejestracji na zabytek. Także naprawdę piękny motocykl i fajnie coś takiego zobaczyć. A teraz ładujemy części dalej. Tutaj jest taki Fiat do kompletnej odbudowy, ale jest do niego bardzo dużo części, także będzie trzeba, takie rzeczy też ludzie chcą kupować. Także trzeba im zapewnić możliwość tego. Także do zobaczenia. Dobra, więc samochód jest załadowany. Wszystkie części spakowane, drugi silnik. Samochód jest cały wypełniony częściami. Tak jak mówiłem, jest on w całości do remontu. Ale takie rzeczy też niektórzy chcą kupować i się bawić w remont. Także wieziemy i będzie do odbioru za niedługo. Trzeba się brać do pracy, bo pracy jest naprawdę dużo. Nie, już wiem co, prima to znaczy pierwszy, a aprilis, czyli kwiecień, bo dzisiaj jest 1 kwietnia. Pokażę wam na szybko, jakie udało mi się kupić ostatnio motorower. Jest to Romet Kadet, zobaczcie, ale w eksportowej wersji, czyli mamy tutaj chromowane błotniki oraz mamy tabliczkę znamionową. Widzicie, jest tutaj tabliczka znamionowa. Jest to motorower z 1987 roku. I do tego jest jeszcze bardzo fajny, nietypowy kolor, taki rudawy. Rudawo-pomarańczowy, coś takiego. Zobaczcie, opony jeszcze oryginalne. 100 mila przebieg. Jaki tutaj był, to jest coś 1521 km, także całkiem niedużo. Jadę odebrać MZ KTS od mechanika, a tego od razu zostawię, żeby go przeglądnął, żeby motorek był sprawny. A więc mamy tą atrapę i zobaczcie, jest ona troszeczkę uszkodzona tutaj, w tym miejscu oraz na tych łączeniach puściły spawy i trzeba to poprawić. Także zawieziemy atrapę do mojego kolegi Bartka, który zajmuje się takimi rzeczami i zobaczymy, czy uda nam się to pospawać. Mam nadzieję, że tak, chociaż w niektórych miejscach tutaj ta blacha jest delikatnie przyniszczona. Także chciałbym, żeby udało się to chociaż złapać na tyle, żeby fajnie było to przykręcić do samochodu i żeby to nie odpadało. Również tutaj, jak widzicie, jest taki wypust, który wchodzi do otworu w samochodzie i on też sprawia, że ta atrapa się trzyma. Ten wypust powinien być jeszcze w tym miejscu i tutaj na środku, także tutaj go brakuje. Ale jak widzieliście, mam jeszcze dodatkowe dwie atrapy, w tym jedną w bardzo kiepskim stanie, w której są dwa takie właśnie wypusty, więc odczepimy je i spróbujemy na nowo przymontować do tej atrapy, tak żeby to miało ręce i nogi. Następnie jeszcze, pamiętacie tę SHL-kę, którą Wam ostatnio pokazywałem? Kolega przysłał mi do niej rzeczy, które trzeba oddać do chromowania, ale najpierw trzeba rozebrać też te amortyzatory, więc spróbuję je rozebrać. Jeszcze nigdy tego nie robiłem, nie wiem jak to się robi, ale zaraz coś poczytam w internecie. Mam nadzieję, że będą jakieś wskazówki. No i co? I trzeba to zawieźć do chromowania, tak żeby pracy ubywało przy tamtym motocyklu i żeby ten projekt, nazwijmy to, chociaż nie lubię tego słowa, szedł do przodu. Także co? Biorę się do pracy i widzimy się dalej. Dobra, słuchajcie moi drodzy, pierwszy amortyzator już udało mi się rozebrać i pokażę Wam teraz, jak to się robi. Poczytałem troszeczkę w internecie i się wyjaśniło. A więc tak, ja sobie tutaj wkładam w to ucho taką przetyczkę metalową, pręcik, akurat zobaczcie jak znalazł, jak robiony pod to. Chwycę sobie to delikatnie tutaj na imadle, tak żeby mi nie wypadało, i tutaj mam żabkę, także naciągam teraz ten górny kielich, co nie jest proste, i staram się podejść tam do środka żabą. Jeszcze nie weszła do końca, muszę naciągnąć jeszcze z jednej strony, żeby się wsunęła. Dobra. Teraz ta żabka mi tam weszła i zobaczcie co jest. Tam w środku, na tym tłoczysku są takie przeszlifowania do właśnie tego, żeby chwycić sobie to żabą. I teraz jak trzymamy u góry, to kręcimy tutaj tym uchem i ono powinno się oddzielić od tłoczyska. Jeśli nam się dobrze chwyciło. Dobra, odkręca się, także zaraz wyszczeli nam amortyzator. O, no i to mamy. Teraz ściągamy sobie kielich. Wyciągamy tą część od spodu. Następnie wyciągamy sobie sprężynę do góry i mamy oddzielone dwa kielichy. To sobie składamy z powrotem, żeby się nie pogubiło. I odkładamy w bezpieczne miejsce. Tak to wygląda. Dobra, ja rozbieram resztę i trzeba będzie to zawieźć. Czekajcie, tutaj mamy jeszcze jedną część. Od spodu. Która powinna być, zdaje się, tutaj. Tak, ona będzie tutaj, ale od góry. Także to sobie położymy tutaj. Z tego nie wypadło. Z tego jest tutaj. Dobra, no to fajnie, zostawimy to, żeby się nie pogubiło. Już mamy jeden i drugi. Rozbieram resztę i zawozimy to do chromowania. I widzicie, mamy już teraz wszystkie kielichy oddzielone. Są gotowe do chromowania, także ja biorę atrapę i kielichy i zawożę to tam, gdzie trzeba. Come on. Rozpinę się. Wychodzimy. Chodź. Mam wrażenie, że byłeś u fryzjera, a teraz nie wolno chodzić do fryzjera. Ale byłem szef, jeszcze i szef. To jest. Na legalu. Myślałem, że wiesz, że jakiś problem jest z tym prawo. Teraz te uchwyty, no. Nie, tego trzeciego nie ruszamy, bo tutaj popatrz, zobacz, z tej strony jeden jest, a on był na trzech uchwytach właśnie. Dobra, mamy już gotowy grill, więc możemy przerzucić tą starą atrapę. Tak, żeby auto teraz nabrało już naprawdę ostatecznego wyglądu. Akurat w międzyczasie jeszcze dzwonił były właściciel. Opowiadałem mu o tym właśnie, że zmieniam atrapę. Regina, idziesz tu? To chodź. Pokaż ten polar od tyłu, co tam ci pisze ładnego. O. Dobra, czekaj. Trzeba to powyciągać. No i zobaczcie, udało się, moi drodzy, wymienić ten grill. Wydaje mi się, że wygląda to bardzo fajnie. Teraz nabrało to takiego sznitu, jak powinno być. Zaraz jeszcze wyjedziemy sobie nim na zewnątrz, na jakiś fajny parking i nagram to spokojnie. No i słuchajcie, moi drodzy, fajnym akcentem kończymy ten tydzień. Jest sobota, wcześnie rano i właśnie przed chwilą udało się sprzedać TS-kę, którą Wam pokazywałem w ciągu tego materiału, także jest ona nieaktualna. Jak widzicie, tutaj w tej ES-ce, MZ-ce brakuje gaźnika, ponieważ przyjechali klienci i tamten gaźnik w TS-ce odmówił współpracy, także przełożyliśmy szybko stąd. MZ-ka zaczęła gadać, bardzo fajni klienci, pozdrawiam chłopaków, jeśli będą to oglądać. No i tak jak mówię, tym akcentem kończymy ten tygodniowy filmik. Ja Was serdecznie bardzo pozdrawiam i zachęcam do dania kciuka w górę, do zostawienia subskrypcji i do komentarza, ponieważ wszystkie komentarze, jakie będą pod tym filmem, za tydzień od dzisiaj wybierzemy jedną osobę spośród tych wszystkich komentarzy i takiej osobie wyślę te oto puzzle Szafran Inwestycje z Fiatem 125P, które na co dzień możecie zamówić na Allegro, link podam w komentarzu. Także słuchajcie, dzięki wielkie za obejrzenie i widzimy się następnym razem. Pozdrawiam, hej!